radością. W sercu jedno ziarno, muszę przyznać, że sobie jako kapłanie lub przynajmniej takim zakonniku, bracie, ale w 2000 roku po jednym spotkaniu młodzieży w Rzymie Pawłem II, który nas wtedy kupił, zapravo gospodin nas kupił, tada to moje prymicyjne motto brzmiało w moim słowami: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Muszę przyznać, że co... Ale wtedy byłem duszą i ciałem. Rozmyślałem o dalszym życiu. Myślałem również o dalszym życiu, rodzinie i o wszystkim, ale zacząłem... Boże, stwarno, dal by ja mogł być świeczennik, jak to ty będziesz chciał. Jednostavno godine su prolazile. 100 lata mijały, pracowałem i działałem w moim Rijece, ukończyłem studia teologiczne, byłem we Framie, mieszkański zakon świeckich, misja. Wiele osób Bóg postawił na mojej drodze, a później coś się we mnie przełamało w latach 2012-2013, kiedy postanowiłem powiedzieć to publicznie mojej matce, a później ludzi w życiu i wstąpiłem do... W 6 latach jestem przed święceniami Święcenia kapłańskie odbędą się 20 czerwca, a 28 czerwca w Sanktuarium Matki w Psacie, msza prymicyjna. I w czasie poprzedzającym te wszystkie piękne i bardzo ważne wydarzenia, jaka jest rola Matki Bożej, Królowej Pokoju w waszym życiu? Na te daty, które wspomnieliście, powinniśmy spojrzeć na 20 czerwca, kiedy jest Serce Maryi, jej święto. 28 nie ma rocznicy, ale 25 w Medjugorje jest rocznica objawień, dlatego wybrałem... Kiedy dorastałem z matką przez całe swoje życie, moja mama prema gospodinu. I rekoby daje i powiedziałbym, że ona także odgrywała dużą, ale Matka Boża zawsze była tą, obecność, nawet wtedy, gdy byłem bardziej, kiedy byłem mniej jej, jako ten, który chce pójść i całkowicie oddać się Panu. I dlatego tu jestem. Modlić się za siebie, ale bardziej za tych, których Pan postawił mi na drodze, za was wszystkich, ponieważ musimy ruszyć dalej w tych niespokojnych czasach, silniej z Matką. Wierzę, że wtedy wszystko będzie tak, jak powinno być, więc następuje jest drogą Boga, że jest drogą Matki Bożej i chcę, dokąd Bóg mnie będzie chciał odnieść. Waszej drodze kapłańskiej i franciszkańskiej niech towarzyszy wam orędownictwo Matki. Bardzo wam podzieliliście się tym doświadczeniem. Drodzy widzowie, pozostańcie nadal z naszymi wiadomościami z Medjugorja. W Mostarze, Zagrzebiu i Sarajewie po raz 19 odbyła się pieczęć Wieczerniaka, tradycyjny wybór osoby roku w organizacji jednej z najbardziej rozpowszechnionych dzienników w Bośni i Hercegowinie, Wieczerni List. Wśród zwycięzców w kategorii religia, wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla parafii w Medjugorje, biskup Henryk Hoser. Zwycięzcę tej apostolskiej nuncji u BIH, monsignor sił, nuncjusz apostolski Bośni i Hercegowiny, monsignor ludzi wydalo na samej sveczanosti, a czuć ćemo i na samej ceremonii, a także usłyszymy za nadbiskupa. Pozywam jego ekscelencję papińskiego. Zapraszam jego ekscelencję papieskiego wysłannika do Bośni i Hercegowiny, monsignora Luigi Pezzuto, aby ogłosił zwycięstwo w kategorii religii. Ja dziękuję Wieczerniemu Listowi za uwagę
jako poświęcił pracy pasterskiej w Medjugorju. Bardzo duży wkład. Ovaj posao per la pace, za mir, per l'unità, za jedinstvo, per la riconciliazione, za pomirenje. E difatti noi invochiamo... I my wzywamy Najświętszą Maryję Pannę z Medjugorje jako Królową Pokoju. Divina misericordia. Cierpcia. Ecco, e allora... Jako Kościół jesteśmy obecni w tej organizacji. Sistema, in questa organizzazione del premio, pecia, tej nagrodzie, pecia, molto contenti, który jesteśmy bardzo wdzięczni za nasz wkład w rozwój, pokój i pojednanie w Bośni i Hercegowinie. Questo premio che io ricevo lo ricevo per Monsignor Henrik Hoser. I pobjednik u kategoriji religija je Monsignor Henrik Hoser. Drodzy przyjaciele, doszła do mnie wiadomość o przyznaniu mi bardzo cennej nagrody ustanowionej przez dziennik Czerni List, który jest bardzo doczytany list. Bardzo sam poczęścią i w Chorwacji, ale jest jednocześnie szczytnym czasopismem i czuję się zaszczycony tą nagrodą, do której modlitwy nego jej istowremeno miasto odakle se ludzi wraca. Jakichś innych poza opinią żyje. Serdecznie podziękować wszystkim, którzy zdecydowali o przyznaniu mi tej nagrody i tej premii. Medjugorje to nie jest tylko miejsce modlitwy, ale jest skąd ludzie wracają uskrzydleni, są bardzo zdolni. Bardziej zdolni do podejmowania trudów tego życia. Uloga sredstava društvenog priopćavanja społecznego. To się przekłada na ich rodzinę, na ich sposób pracy. Um i serce człowieka. Na ich poczucie odpowiedzialności. Svijetu, analizy. Nostalgia za Medjugorje. Te procesa, koje prożywia. Często do tego miejsca powracają i tutaj rola środka. Pandemii koronawirusa. I w tym czasopiśmie. Czerni List jest bardzo istotna, bo kształtuje również umysł, serce człowieka, który właśnie z tego czasopisma czerpie wiadomości o świecie i różne analizy sytuacji, które są tam opisywane i procesów, które przeżywamy. Zwłaszcza w tym trudnym dzisiejszym czasie pandemii koronawirusa. Dziękuję. U Medjugorju smo u Gospinoj szkoli. A u središtu też... Jesteśmy w Medjugorju, w Szkole Matki Bożej, a Jezus jest w centrum. Różaniec odmawia się codziennie od 18 msza święta o 4 we wtorki, czwartki i soboty w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, a w piątki czczenie Krzyża Chrystusowego. Dzisiaj jest Boże Ciało i procesja Bożego Ciała przechodzi przez parafię. Matka Boża, Królowa Pokoju, prowadzi nas do swojego Syna przez słowa Ojca Maria Knerzy. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja, drodzy pielgrzymi w Ojczyźnie. Cieszymy się, że jesteśmy w tej Szkole Maryi, jak ją często nazywamy. U Gospinoj szkoli postoji učionica, się sala lekcyjna. Najważniejszym nauczycielem jest. U toj szkoli valja uistinu, w szkole warto naprawdę dobrze otworzyć serce i umysł, aby zrozumieć, co nauczyciel. Gotovo se staviti. Marsze postawić się w miejscu Maryi, która siedzi Bogu i budno słuchała czujnie, uważnie każdego. U toj učio. Musimy wiedzieć, jak słuchati. Moramo otvoriti Musimy otworzyć nasze życie i musimy otworzyć życia, czyli Biblię. Govori Bog za nasz sad. W naszej obecnej chwili. Matka Boża jako pokorna służebnica przewidziała, jak dobrze słuchać w szkole życia. Zadane pytania, ale odpowiedzi na te pytania otrzymywała tylko w sercu. W pewnym sensie my żyjemy w czasach
gdy szukamy odpowiedzi na bardzo ważne dotyczące naszego osobistego życia, ale także osobistego. W minionym że ani nauka, ani technologia, ani epoka cyfrowa nie dają odpowiedzi na nasze obstojności, naszego przetrwania. Byliśmy wapili, żądając odpowiedzi, przychodziły albo powierzchowne, albo dlatego Maryja wiedziała, kto może zaoferować nam rozwiązanie. Na weselu w Kanie Galilejskiej ona podchodzi i czynili to, co Jezus im Jezus oferuje rozwiązania. Jezus oferuje odpowiedź i co ważniejsze, aby pojąć, że Jezus nie za to uzdaniem. Nie na próżno Paweł powiedział w liście do Tymoteusza, że nadejdzie czas, gdy ludzie nie będą tolerować, ale dostosują przesłania i proroków do siebie zgodnie ze swoimi rządzami, potrzebami cielesnymi, własną dyskrecją i uszą. Myślę, że bardzo ważne jest, aby mieć jasność tego, co mówi nam Jezus Chrystus. Właśnie dzisiaj, w czasie, gdy jako danscy prorocy pojawiają się jacyś nauczyciele, my, podobnie jak a wtedy zrozumiemy przesłanie, się często nie do przyjęcia, wydawać się nielogicznymi, ponieważ nie chcemy słyszeć. Słuchanie nauczycielskiego znaczy zaprawo sebe stawienie się w pokornej pozycji poput Marie. Nikada nećemo do kraja otrzymamy kluczowych odpowiedzi tutaj na ziemi. Możemy uzyskać to, czego potrzebujemy, a to jest Jezus Chrystus. A kiedy obchodzimy wielkiego ciała, najświętszego ciała i krwi Jezusa, tak naprawdę dzieje się to, czego pragnie Maryja. Da Jezusa susretnemo. A vrhunac susreta s Jezusem. A kulminacją spotkania z Jezusem w Eucharystii, w chwili, gdy mówimy o to Baranek Boży. Prawo ustości przyjmujemy Chrystusa do naszego życia, ale do tego konieczne są warunki wstępne. Trzeba porzucić starego grzesznego człowieka, pojednać się ze sobą i z innymi. Objąć się nawzajem ze swoim bratem, aby mieć nowy początek Jezusa Chrystusa i abyśmy przyjęli Eucharystię. Jest to punkt kulminacyjny, w którym naszym sensem i celem, a on brzmi tak prosto, dlatego że Jezus przyszedł, aby głosić nam Królestwo Boże i abyśmy mieli zbawienie wieczności. Dlatego ważne jest, aby słyszeć Maryję, która mówi nam Niega, wielbijcie Go sercem. Niega, przyjmajcie sercem. Jedną pryczą żelim w jednej historii chcę podsumować to krótkie rozważanie. Trzy osoby mieszkały na bezludnej spotykali nikogo i nie mieli okazji wysłuchać nauk religijnych, katechezy, pouczeń. Tylko jedyną modlitwę. Trójca, a trzech, a Ty, Boże, trzech, zmiłuj się nad nami. Jeden pasterz usłyszał o tym i udał się na tę wyspę, aby nauczyć ich nowych modlitw i został z nimi przez tydzień. Po tym, jak sam uznał, że nauczył ich wystarczająco dużo, barką ruszył z powrotem, a potem trzej ludzie z wyspy pobiegli za nim i krzyczeli, idąc po wodzie. Nauczycielu, pasterzu, zapomnieliśmy te wasze modlitwy, czy możecie je powtórzyć? A gdy pasterz zobaczył, że pełni wiary chodzą po wodzie, zapomnijcie o moich modlitwach. Jak się modliliście, nas trzech, a Ty, Boże, trzech, zmiłuj się nad nami. To jest pouka. Molite sercem, molite wierą, a nie ważne, co i nie ma znaczenia, co Jezus powie, w jaki sposób będziemy wypowiadali przez sformułowania.
Niech trójjedyny Bóg chroni nas w i niech Međugorje jako miasto susreta z Chrystusem będzie dla wszystkich inspiracją dla głębokich relacji z tym, który jako naszym nauczycielem, a to jest nasz Bóg, Zbawiciel Chrystus. Pokój i dobro. Maria jest najlepszym przykładem wiary, miłości i oddania, dlatego tak chętnie nazywamy Majką i z ufnością prosimy o jej matczyny. Zagovor. Z kraljicą Mira chodzimy i z nową pokoju z miesiąca na miesiąc. Drogie dzieci, módlcie się ze mną o nowe życie. U swoim sercima. W swoich sercach wiecie, co trzeba zmienić. Idźcie do Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która potrzebuje odnowy w duchu. Wieczyce. Bądźcie modlitwą za sve one wszystkich, którzy się nie modlą. Budite bądźcie radością za tych wszystkich, którzy nie za. Budite bądźcie światło w ciemności tego nemirnog vremena. Co? I trażite pomoć i zaštitu svetih, da biste i vi mogli žuditi. Byście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami i wszystkich was chronię i błogosławię moim matczynym błogosławieniem. Chwała wam, żeście się odezwali mome pozivu. Z tego miejsca tłumaczenie, strudzenie tłumaczą duchowne obnowy, katecheze i owe wiesti. Na ten način w ten sposób codziennie przekazują pielgrzymom orędzie a za vrijeme mladi festa na czak 17. W tych chwilach łączą was z Međugorjem. W wiadomościach z tego tygodnia mówimy o przyjaciołach Međugorja. Na poseban način danas pozdravljamo naše prijatelje s talijanskog govornog područja i prevoditeljicu Mariju Dugančić. Hvaljeni su si, Marija. Prijatelje Međugorja, vitame dzisiaj. Bio hvaljen, hvala na pozivu. Marija. Dzisiaj w szczególny sposób pozdrawiamy naszych przyjaciół z regionów włoskojęzycznych. Jest izmierzone. Marię Dugančić, niech będzie pochwała. Nieważan prijenos preko live streama. Marię, jakie są reakcje pielgrzymów na wiadomość wideo? Osobno wrijeme. Cerkwe su nam bile zatvorene. Ja na żywo. W tym czasie, kiedy misu i duchowno sve że kościoły były zamknięte, mogliśmy oglądać msze święte. Zaista je bilo przez transmisję internet. Mali smo više misa dnevno iz različitih crkava. Ali u Međugorju przydziennie z różnych kościołów, ale w Međugorju świata z całego świata rozpoczęło nowe życie poprzez osobiste nawrócenie. Zato dlatego nazywają Međugorje dom. Kažu da je mogućnost biti povezani s Međugorjem u molitvenom programu koji je ostao isti cijelo sam przez cały za njih pravo Boga jest dla nich prawdziwym bogactwem. Sve to u iščekivanju mogućekivanju na okazję ovamo ponovno. Marija, kako je vama prevoditi sve ovo što se događa na večernjem molitvenom programu? Sve ove godine przez te wszystkie lata czułam to jako odgovornost prema hodočasnicima, ali także wobec tych, zadaću.
Ale prevođenje u vremenu... Prevođenje v čase koronavirusa jest... Za mene osobno je... ...čimś zupełnie novem. Sada vjernici koji prate molitveni program nisu ovdje. Ne dotiče ih milost koja se ovdje snažno osjeća. Na ekranima nema mnoštva svećenika i hodočasnika koje inače ovdje vide, s kojima su u zajednici. Są we wspólnocie modlitewnej. Pozostało im tylko słowo, które słyszą. Odgovornost zaista velika, ali u tome svima nama wszystkim nie zabrakło Gospina majčinskej pomocy svemu do sada. Kako su zadovoljni novim sad? W jakim stopniu są zadowoleni z nowych treści? Katechezy ich sjećaju. Katecheza przypomina im czas, gdy tu przybywali, kiedy kapłani kroz katecheze na njihov czas drogi pielgrzymkowej, a wiadomości są okazją do spotkania zweryfikowanych. I to jest nit, która ich powiązuje z međugorską stvarnością. Hodočasnici su pielgrzymi zawsze byli niezmiernie wdzięczni za wszystko. Nawet u ovom vremenu na poseban način sposób wyrażają swoją za napore, za wysiłki, które podejmują, omogućujete im, umożliwiając im bycie z njihovom dragom, z ich drogim krajem. Čujem, słyszę ich, że tak mówią o Međugorju. Maria, hvala vam puno za ovaj razgovor. Bardzo vam dziękuję za tą rozmowę. Teraz proponuję, abyśmy razem spojrzeli na rozmyślają ci przyjaciele z regionu włosko-jęskogowornog područja i oddychają w tym czasie. Sono Simona, sono... Jestem Simona z Włoch i jestem dziennikarką. 11 lat temu w maju po raz pierwszy pojechałam do Međugorja i był to dla mnie początek nowego życia. Od tego czasu Međugorje stało się moim drugim casa. E ora che non posso essere lì, sługa transmisji na żywo jest storo per la mia anima. Mi da daje mi możliwość śledzenia na odległość programu modlitewnego z Međugorja, dzielenia się nim z kobietami, leczenia Costola Rosa, które założyła. Rozpowszechniam wasz program wśród wielu innych osób za pośrednictwem. Dziękuję wszystkim, którzy umożliwili nam to strumento della Madonna. W czasie COVID-19 otrzymałem parafii Međugorje. Wszyscy próbowali uczynić swojego domu mały kościół domowy. Te programy na żywo wspólnie razem przezwyciężyliśmy te trudne. W tych dniach, kiedy COVID-19 ho avuto la gioia di seguire il programma streaming di Međugorje. Cominciate col fare ciò che è possibile e vi ritroverete a fare. Nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego, mówi święty Franciszek z Asyżu. Dziękujemy wam za umożliwienie nam tego. Pokój wam i dobro. Dziękuję. Pratyliście już jedne wieści z Međugorja. Śledziliście kolejne wiadomości z Međugorja. Dziękuję za uwagę i dziękuję wam za troszkowima produkcję, przewoda i przenia i transmisji naszego programu, który z tej redakcji idę u cieli świat. Podupirate nas może. Życie nadal nas wspierać modlon. Donacje na PayPal račun. Już uwiek stwaramo. Wciąż tworzymy fundusz przyjaciół Međugorje. Przedane prześlijcie nam na mail @medjugorje.hr. Mir wam i dobro. Pokój wam, dobro i pozdrowienia z Međugorje.